Dobra. O, mamy już pieska. Nie mamy patyków. Musimy znaleźć jeszcze jedno miejsce, w którym będą patyki, ponieważ patyków widzę zużywamy dużo. O, tu jest super. Za pomocą C możemy zwiększać rozmiar tych terenów, czego nie wiedziałem wcześniej, ponieważ nic o tym nie mówi tutorial. Więc o, proszę bardzo, tu zaczniemy zbierać patyki też i to się przyda. Jeżeli zrobimy narzędzia kompozytowe, będziemy mogli zrobić prymitywne siekiery, którymi będziemy mogli ścinać drzewa, a z nich wtedy dostajemy kłody i patyki. A trochę tu się przeciąć przyda. O, mamy już kolejne 5 punktów, więc... tak, chyba zaznaczymy sobie... trenowanie piesków. Będą nam pomagać w polowaniach. Co jest już dużym adwentarzakowym. Daje nam duży. O, stary samiec. Niech polują na niego. Naprawdę będzie pomocne. To, żeby... O, tak, już widzimy. Dwie osoby. Jedna, dwie. Tak, zebrały się, żeby polować. O, to proszę bardzo. Stara kobieta i stara suka. Upolowały starego samca. Dobrze. No i cóż, tak powolutku lecimy, chyba sobie polecimy aż do kolejnej epoki i na tym chyba zakończę odcinek. No cóż, przeskakuję przez kolejne epoki w epoce chyba Neolitu już. Tak, albo to będzie epoka, albo to było przejście do epoki Neolitu, albo stworzenie fortyfikacji uruchamia czasowe eventy, które polegają na tym, że jesteśmy napadani przez najeźdźców. Zbudujmy jeszcze jeden namiot, może to bardziej zachęci. Nowych ludzi. Oczywiście mam coś takiego jak prestiż naszej wioski. Czyli jeżeli jest dobrze znana, no to wtedy... Co się dzieje? Rany. Spokojnie, tutaj jest welfare, czyli to jak nasi ludzie dobrze się czują. Strasznie szybko spadło. A to mamy prestiż, czyli im wyższy prestiż, tym więcej ludzi przybywa, tym więcej handlowców przybywa z nami handlować, targować. Więc zobaczmy. O, mamy tutaj już storage tent, w którym już możemy sobie, mogą składować różne narzędzia. Czy nie mamy kości? Nie, mamy kości. A czego im brakuje? Patyków. Ale nie, mamy już wystarczająco noży, wystarczająco włóczni, harpunów. Dobrze, to poczekamy sobie. O tak, już widzimy, domek się zepsuł. O, tutaj suchą skórą już tutaj zalepiamy. Patu, paty, pac, 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 wypacanko. O. Fajna rzecz, którą możemy zrobić, możemy podglądać naszych ludzi, patrzeć co robią. Tak widzimy. O, czy to był lew? Nie wiem. Obserwować, co się dzieje w wiosce. No i niestety. Truzuk? Truzuk jak miałeś? Trazor, Tarzor. O Boże, Tarzor, ty jeszcze żyjesz. Twardy chłop, jak widzieliście. No i super. I przyspieszamy i jazda. Co to jest? Aha, stary pies. Co to jest? Dorosły samiec, więc ciężka sprawa. O, muskoks. Piżmowu. Są dość groźne, ale może nasi ludzie dadzą sobie radę. Zaznaczę, niech polują. Tak, tu. O, kolejny. Też polują na nią. Zawsze będzie więcej mięska. Ile mięska z ciebie idzie? O, nie dowiem się. To dopiero po upolowaniu. I atak. Przydadzą sobie radę. No, widzicie. Troje ludzi plus pies. Jednego musoksa. Emi! Emi, skąd przybywasz? A, ona jeszcze... nie należy do naszego klanu. Widać, że przybyła z daleka.
aby się do nas przyłączyć. Usłyszała o naszej, o naszym wspaniałym Radomiu. Podobieństwo uderzające. I postanowiła przybyć. I się u nas osiedlić. Dobrze, 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 dobrze. Tak powiem, zawsze dobrze dla wiosek, aby nowi ludzie z zewnątrz przybywali. O, i urodził się nowy ludź. I mamy już handlarzy dwoje. O, mają kompozytowe narzędzia za 140, a ja nie mam niczego, co mógłbym im sprzedać za takie pieniądze. Za co mógłbym się wymienić. Nasz jest tu handel barterowy wymienny. Robi narzędzia, ubrania, super. Tak, no cóż, emocjonująca ta gra jest jak łowienie ryb. Więc przez większość czasu właśnie polega to na tym, że obserwujemy, jak ludzie sobie żyją. Zdobywają nowe punkty wiedzy. O, za chwilę może zdobędziemy nowy. O, fajna to jest opcja, której nie wiedziałem, też przypadkiem odkryłem. Jeżeli weźmiemy manage, klikniemy na te trzy kropki, mamy tutaj ten fajny grafik i pokazuje nam na przykład, co musimy zrobić, aby zdobyć kolejne punkty. Na przykład, o, jeżeli zbuduję jeszcze jeden namiot, to zdobędę kolejny punkt. Zbuduję trzy ogniska, to będzie jeszcze jeden punkt. Pięć patyków z głowami, to jeszcze jeden punkt. I tak to właśnie wygląda. Stworzymy jeszcze jeden domek, żeby dobić sobie już ten punkcik. I zacząć robić kompozytowe narzędzia, które pozwolą nam trochę oczyścić teren z drzew za pomocą siekier. O, cyk, 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 pyk, pyk, pyk. Szuru, buru, szachmach i namiot postawiony. Tara. Dobrze. W tym momencie mam kolejny punkt. Narzędzia kompozytowe. Tak? Tak. Pozwala nam na robienie włóczni, skrzemienia i patyków. Ale skupimy się na tym, aby robione były siekiery i pik, 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 kilofy. Ponieważ narzędzie, włócznie i tak dalej mamy robione z kości, tego nam nie brakuje. Gdyby zabrakło nam kości, to oczywiście mogliby zacząć robić z krzemienia. Ponieważ ilość narzędzi nie jest robiona każdy typ na ilość ludności, tylko po prostu wspólnie. Czyli powiedzmy, mam 7 ludzi, potrzebują 7 włóczni i mogą być właśnie takie jak tutaj, 5 kościanych, 2 drewniane. No dobrze, są zrobione narzędzia. Ile mamy tych siekier? 3, więc klik, klik. O! Bierzemy się za wycinkę. O, co mamy? Spruce, 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 fir, spruce, pine, fir. Dobrze. Tutaj wyniesiemy iglaczki. Ciach! Przyda się zbudować pewnie jeszcze jeden składzik na drewno. Cztery patyki i mamy składzik. Ludzie się biorą do roboty, jest zima, nie mają co robić, to się rozgrzeją przynajmniej. Więcej drewna na opał. Super. Kogo tu klikniemy? Zobaczmy, co robi Amanda. Amanda chyba idzie polować. Albo nie. Czy pomoże zbierać? Tak. Idzie, patrzcie, patrzcie. To byli ludzie kiedyś. Tyle lat. Hy, co, dzieci pomagają zbierać patyczki. To jest właśnie fajna sprawa. O nie. O nie. Gdzie? Gdzie i kogo? Hienę? Gdzie to się dzieje? Tutaj! Tru-tu-tu!
Może zaatakuje naszego psa. Daj psa w spokoju. O nie! Ratować. Nie, Baśka, nie! A i koniec. Dobra. Zagrożenie zażegnane. Weźmy się za obróbkę. No, cóż, mięso nie będzie. Przepraszam, co to miało być? No to pan tu się woła po prostu o puszczenie w pierdzielu. Chyba kręci normalnie. O, co mamy? Niedźwiedź. Stara samica. Nasi ludzie chyba dadzą sobie radę. Tak, trzeba najpierw wyzbywać się takich szkodników, bo zabijają inne zwierzęta. A zwierząt tu nie może zabraknąć, ale lepiej dmuchać na zimno. O, już się zacznie. Trzy osoby. O, już, to niedźwiedź nie pole. Nawet nie upata już. Zaraz. Czy to jest Amanda? Oczywiście, kurczę. Niedźwiedź się ledwo wyłożył, ona już z niego skórę ściąga. Uda nam się przejść do następnej epoki. Potrzebujemy trochę więcej ludzi. Jak to jest z połowami? Jeszcze trochę ryby jest. Zaznaczmy jeszcze jeden teren łowiecki. Aha. O nie, to trzeba. Hieny. Trzeba to wybijać. Wybijać to normalnie. Jak się tylko zobaczy. Ekipa się zawiązała. O, to będzie ciekawe, to będzie ciekawe. O, pierwszy padł. O nie, idzie drugi, idzie drugi. Amanda! Nie! Amanda! Dajesz. Nie! Dajesz, Amanda, dajesz! Yes! Udało się. Amanda to nie takie po prostu. No bo chyba tego mamuta też sama zatłukła. Przyspieszymy troszeczkę, żeby tak trochę więcej ludzi do nas przybyło. Znacznie lepiej by to wyglądało. Szybciej. Dobrze, fajnie, mam dużo skór to jest ważne. O, mamy kolejnego pieska. Nas przypałętał. Mamy dwa pieski. Super. O, przeżyliśmy zimę. Kolejny punkcik. Ojej, no dobra, już mamy dużo, dużo drewna, super. Czy jest coś, co moglibyśmy stworzyć jeszcze na razie? Trzeba? O, jak nasz skład. Składzik taki. Mało, mało. Możemy wyznaczyć teren do ścinania drzew. Czyli systematycznie ludzie wycinaliby drzewa. Jedna rzecz, której zapomniałem. To jest miejsce, wyznaczyć miejsce, gdzie będzie zbierane jedzonko. W postaci jagódek, orzechów, dzikich gruszek, jabłek. Wyznaczmy taki teren tutaj. To zawsze jakieś urozmaicenie dla naszych ludzi. I wyznaczymy taki teren. Gdzie by to wyznaczyć? No tutaj trzy, dla trzech krzaków to chyba tak trochę nie ma sensu. O, tu już coś bogatsze. Chodźmy bliżej. To już wyznaczyłem. Dobra, wyznaczmy tutaj. O, tu widzę jakiś dobry teren łowiecki. O, i dużo patyków. Zaznaczymy też miejsce na patyki. O, wow. Czy uda nam się dociągnąć? Ach, jeszcze trzy technologie. Wszyscy są zajęci robotą. Rybek nikt nie łowi. Co tam się dzieje? Aha, dobra, dobijają te ostatnie jeny, które zostały. Dobrze, wyznaczmy tutaj dwie osoby, niech łowią ryby. I może niech łowią ryby też tutaj. Znaczy więcej papu. Dobrze. No i tak tam się rozwija ten Radom. Fajnie, drewno moglibyśmy potem przeznaczyć na handel. Potrzebne są bardziej patyki niż kłody. Póki co. Mamy tu megalit. Dobrze.
Tak to wygląda. Oho, żeby Amanda ruszyła na polowanie, oczywiście. Amanda, powolutku. A, dawaj. Och, no Amanda jest po prostu przekozak. To szybsza od psa. Aha, czyli teraz będzie łowić. Nie obierze go, co jest trochę dziwne. Zaznaczymy go, ktoś się nim zajmie. O, mamy traderów. I nowych dwoje ludzi, super. Kolejny punkt możemy odblokować. Niech to będzie... proce czy wyrabianie skóry. Niech to będzie... niech to będzie robienie proce. Żeby w końcu mieli jakąś przewagę na odległość. Dobrze, zobaczmy co... co będą chcieli nam wyhandlować. No, niestety nie widzę tu chleb. Co to jest chleb? Czym jest chleb? Czym jest chleb? Jeszcze moi ludzie nie wiedzą, co to jest chleb. Skąd wy wiecie, co to jest chleb? Skąd wy jesteście? Achren i... Achren. Firma przewozowa. Achren i Achren. Pewnie jakaś spółka rodzinna. Dobrze, gdzie jest... tu mamy trochę krzemienia. Widzę, że ludzie chyba ruszyli zbierać jedzonko. A no tak, maliny. Super. Dobrze, o, o, już to dobrze wygląda. Owoce, jagody, ryby, mięso, ludzie. Po prostu klęska urodzaju. Chyba zrobimy nawet nową suszarnię. Cyk, 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 cyk. Fajnie, można je ustawiać obok siebie i można z każdej strony mogą do nich podejść. To jest super. O, ile mamy miejsca? 15 domków, dwoje dzieci. Może 15 ludziów. A tam się rozwija. No właśnie, ktoś mógł powiedzieć, że to jest minus tej gry, że trzeba strasznie długo czekać na jakiekolwiek... A, milestone? Winter Resistance? A no tak, kamienie milowe. Dostajemy za to dodatkowe punkty wiedzy. Nawet nie wiem dlaczego Winter Resistance, przecież jest dopiero jesień. Dobrze. O czym ja to... tak, ludzie mogą mówić, że to jest... zawsze coś. O nie, znowu atakuje nam psa. To jest stara suka. Dobra. Macie polować na oboje. Ratować psa! Ratować psa, szybko! Nie! Górek, uciekaj! Nie! Zostawcie szczeniaczka! Nie! Zabić! Zać gać! Ciężko uciekaj! On już nie żyje! Ale płynie! Gdzie on dopłynie? Aby zdechnąć. Mamy jednego psa. Super. No i tak to, takie jest życie. Tak, o czym ja to mówiłem, tak, że ktoś mógłby powiedzieć, że to jest no, minus tej gry, że tak długo się czeka. No faktycznie jest to trochę męczące takie czekanie i obserwowanie po prostu jak nasi ludzie żyją i to się rozwija, ale z drugiej strony to jest fajnie, daje nam czas na to takie dość odprężające. Na przykład ciekawą opcją jest na przykład nie przeskakiwanie od razu do następnej epoki, tylko na przykład... O! O, o! Mam punkty. Za co? Za kolejny... Aaa! Zabraliśmy protein hoarding, czyli zbieranie proteinek. Mamy dodatkowe punkty. Super, więc możemy odblokować
Garbowanie skóry. I w tym momencie odblokowuje nam się kolejna strefa do zbierania składników, czyli zbieranie taniny, która będzie potrzebna do garbowania skór. Ja się zastanawiam, czy ta możliwość zwiększania... Ponieważ ta gra jest modowalna, też jest kilka modów powstało na nich, na przykład na lepsze tereny, ponieważ te wszystkie tereny wyglądają no tak dość bardzo górzyście, więc powstało oczywiście dużo modów, które pozwalają na... które dają nowe mapy typu plains, równiny, więcej płaskich terenów, więc te nasze wioski mogą być naprawdę rozbudować się do... możemy je rozbudować do naprawdę dużych rozmiarów miast. Wręcz. I znacznie lepiej je wtedy ufortyfikować. Więc nie wiem, czy może to powiększanie obszaru zbierania nie jest może z modu? Jakiegoś? Oho! Jeny. Zadzikać. Tak, w tym momencie wszyscy wegetarianie i weganie oraz fani pety. Suszyć mi głowę. No ale cóż. Jeżeli skrzypię, to przepraszam. Ojej, oj, oj. Nie, Amanda, nie! No tak. Potrzeba było 20 hien, żeby ją zabić. Dajecie. Och. Nie, tylko nie Amanda. Jeszcze Blizzard. Nie. Mój Boże. Niestety. Amanda zginęła tak jak żyła. Like a badass. Dobrze, przydałoby się zrobić jakiś... A tak, oczywiście ostatnim co zazwyczaj się rozwija to rytuały pogrzebowe, które pozwoliłyby nam stworzyć stos kamieni i zrobić z tego kurhan. Cóż, niestety teraz ludzie muszą uciekać się, chować przed zimnem. Banmek, banmek, uciekaj, staruszku. Co to jest? Jest. Psy dają radę. Pies potrafi spać na śniegu, to nic mu to nie robi. Jeszcze te małe hieny są. Czas mija. Ludzie w namiotach. Wszyscy się grzeją. Okej, dobra, ktoś wyszedł. Mare. Po angielsku clutch. Dobra. Dobra, starsza kobieta prowadzi dzieci przez mroźną rzekę po to, aby zabrać te skóry i kości, które zostały po hienach. Tak, takie życie w Radomiu. Zrobimy chyba jeszcze jedno ognisko. A może nawet dwa. Nie będą trzy. A będziemy potrzebowali kamieni. Tu mamy dużo kamieni, więc ludzie mogą zacząć je łupać. Więc mamy. O, właśnie, i o to chodzi. Kończy nam się storage. Czyli musimy zbudować jeszcze jeden magazyn. A tak, górka i koniec, już nie zbuduję. Zbudujemy obok. Mamy patyki, trzeba zrobić trochę kamieni. Czy ktoś się zajmie kamieniami? Jesteśmy trochę przeciążeni pracą. No tak. Nie mamy jeszcze żadnych tanin, więc nikt nie może robić skór. Garbować. Dobrze, mamy suchych skór. Ojej, mamy dużo, dużo. Budować, budować ten namiot. Kolejna stara kobieta się za to bierze. Turna. Turna budowlanka. Gorna.
Idzie zbierać patyczki. Dobre dziecko. Dobrze, zdolne dziecko. A, ktoś nie ma ciepłych ubrań. Dlaczego ludzie nie mają ciepłych ubrań? Co się dzieje? Przepraszam. To jest podstawa. Jak ktoś się ruszy. Dobra, stara kobieta już męczy. Klacz wraca do domu, bo jest zimno. Co to jest? Gorna, no nie, ty ubrań nie zrobisz. Panek. Dobra, ty się pomódl, no tak. Nie mam najwyższej osoby. Co byście upolowali? Się złapali. Dobra, czy ktoś może... No dobra, jest wiosna, więc robi się cieplej. Na razie nie potrzeba tych ubrań. Ale lepiej, żeby ktoś się za to wziął. Ja też robię ubrania na lato, ponieważ one dodają stylu i ciepła. Co tak trochę nie ma sensu. Gdyby dawały pancerz, to byłoby o wiele lepiej. O, właśnie. Kto się za to bierze? No nie zaznaczymy, ale dobrze, jakiś starszy wioskowy. Dobrze. To... Ktoś niezadowolony. Kto taki niezadowolony? Pff, cholera. Klacz się nieźle postarzała. Jest nowy ludź. Dobrze. Czemu nie robią tych ognisk? O, ktoś tam się bierze za kamień. Arzor. Boże, ten człowiek jest nieśmiertelny. Dobrze. Klacz już ładnie się postarzała. Choroba. Jest jeszcze jeden kamień. I będziemy mieli ognisko. I cyk. O mój Boże, moja wioska zamienia się w jakiś park geriatryczny, na litość boska. Ile mam starych ludzi? Same stare kobiety, jeden. O mój Boże. Długo ludzie zaczną umierać ze starości. Potrzebna mi nowa krew. Na litość boska, potrzebna mi młoda krew. Nie spojrzysz, starzy ludzie. Co tu się dzieje? Ilu mam psów? Trzy psy. Dobrze. Może by jeszcze jedną... Może jeszcze gizgo? O nie, nie, dobrze. O, samą porę. Oj, proszę bardzo. O, to już dwa wilki. O, geriatrycy zbierać się. Nie! Postaw to dziecko! Atakować! Atakować wilka! Idziemy teraz na tego. Zbierać się. Dzigać! Dobrze. Moi starzy ludzie radzą sobie w każdej sytuacji. 3 godziny pod wodą? Pryszcz! I jedziemy dalej z życiem. Będę młode dziecko wychowywane przez samych starych. Tak, właśnie, już możemy budować kurhany. Co się przyda. O. I ktoś zbiera jagódki. Budujmy kurhan, bo czuję, że niedługo może się przydać. Budujmy go gdzieś dalej. O, dobre miejsce na kurhan. Ten. Muskoks. Pisz moguł. Dobrze, zobaczmy co jeszcze. Więc tak, w tym momencie musimy zebrać aż 15 punktów, żeby przedostać się do następnej epoki. Tak. O nie! Dziecko, uciekaj! No niestety, to jest głupie, że jeżeli chcemy kogoś na przykład przestawić w jakieś miejsce, to ta postać będzie szła o tak szybko. To jest czasami irytujące, ponieważ jeżeli wydajemy rozkaz ataku, to ci ludzie taki idą, tak chcą, nie chcą. Tak mamy iść, nie mamy iść. A jeszcze lepsze, jak się zmęczą, to już w ogóle jest tragedia. Ponieważ każdy z nich ma ilość energii, staminę. A może się wyładować po dłuższym biegu.
czasem banalne, kiedy atakuje nas po prostu duża grupa najeźdźców i nasi ludzie biegną, a dawaj, dawaj, atakujemy, atakujemy! I jeszcze tak z 10 metrów przed tymi najeźdźcami, tak zmęczeni biegną, idą, bo biec nie mogą, bo są zmęczeni. Of course. O, nowy lud się urodził, jej, 3 dodatkowe punkty, jeszcze tylko 10. Już 10 ludzi, jak wygląda nasza populacja? 6 starszych, jeden dorosły facet i troje dzieci. Wow. Takiej sytuacji chyba jeszcze nie byłem. Czyli zbuduję to? Potrzebne są 3 kamienie. O nie. Oj bamek. Sorry ludzie, ale wózki to dopiero w następnej epoce. Chciałbym, aby w przyszłości więcej było technologii, albo na przykład jeszcze jakaś dodatkowa epoka. Ale na przykład więcej technologii, coś takiego fajniejszego. W ostatnim patchu dodano pługi. Jest to fajna rzecz, bo na przykład jeżeli mamy woły i konie udomowione, to wtedy one pomagają ciągnąć te pługi po polach, więc wtedy nie potrzebujemy całej rodziny, aby obrabiało pole, tylko 2 osoby na przykład. Albo jedną. To duże udogodnienie. I zbudowaliśmy kurhan. No i mieści on 3 osoby. Więc kto pierwszy wykupił działkę? Zobaczmy, czy ty. Co możemy zrobić, żeby trochę przyspieszyć? Nie to. Mogę się zbudować jeszcze jeden magazyn. O, jeszcze jeden dryer. Jedną suszarnię. Jeszcze dwie. O, już mamy dodatkowy punkt za 10 kamieni. Zwiększymy trochę ten limit kamiorków. Nie, więcej w krzemienia. Nie mamy krzemienia. Dlaczego nie mamy krzemienia? Kończył się. O, patrzcie. Dobra, czy tu krzemień nie był gdzieś bliżej? No właśnie, o tym mówiłem. Skończył się flint. Musimy pobierać stąd oraz z tak, mamy 8 punktów. Co ja mówiłem? Co musimy jeszcze zbudować dodatkowego? Jeszcze jedną suszarkę? Tak. Suszarka to jest sekunda roboty. Kiedz? Tanner, czy mamy jakieś punkty za zrobienie więcej garbarni? No nie, tylko jeden. O! Mamy 3 dryery. To już jest punkcik. Super. Co jeszcze? Jeszcze jeden magazyn. Materiałów nam nie brakuje, więc możemy zbudować jeszcze jeden magazyn. To jest zawsze. To jest inwestycja na przyszłość. Hop, 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 hop. O! A, i zima. Jest! Już mamy więcej ludzi. Super. Patrzcie, radom rośnie w oczach. Aż zbuduję jeszcze jeden dom. Albo namiot. Jak to woli. O, super. Jeszcze tylko 5 punkcików i będą mogli zbierać wodę i kopać studnie. Wow. Nie, kopać studnie dopiero w neolicie. Na razie jesteśmy w paleolicie. No i tak już widzimy to. Zrobili 10 włóczni kościanych. Ale tak ogólnie 10. I mamy tradera. I zrobiliśmy punkcik wiedzy. Nie, nie masz niczego, co by mnie zainteresowało.
Schowaj swoje towary. Może wyrąbiemy drzewek stąd. Być może z wyjątkiem tego. Tak, reszta to są drzewka, które możemy wyciąć. Nie posiadają ani taniny, ani innych przydatnych materiałów. Karen. Karen zbierała patyki. Brawo, Karen. Jeszcze 4 punkty i przechodzimy do nowej epoki. Tak, Pitface, czyli. Jak się nazywa? Nie otaczak? Nie bijak? Pamiętam. Nie mamy krzemienia. Good God. Ale. Banmek. On chyba jest od początku samego. Banmek się za to bierze, widzę. Ostro. I kto? I Tarzor. Tarzor? Gościu jest naprawdę nieśmiertelny. Wyznacz mu nawet dwie osoby do zbierania. Niech zbiorą 15. Złapano 5 reniferów. Kolejny punkt wiedzy. Jeszcze tylko 2 punkty. Zróbmy jeszcze jeden. Kij. Jeszcze jedną. O, nie patrzą na siebie. Czaszki. Czy ktoś umarł? Nie, jeszcze nie. Rodzina mamutów. Ale ryb mamy dużo, mięsa mamy dużo. Oni sobie idą w spokoju. Mamy jakiś limit ryb? 10? 20, niech będzie. Dobrze, super, super. Kto taki szczęśliwy? A, widzimy tutaj. Chyba Maj. Majówka, a, najwyraźniej. Tak, widzę, że ten teren łowiecki jest taki dość słaby. Czy jest jeszcze jakieś lepsze tereny, gdzie jest więcej zwierząt? Zobaczmy. Idziemy w Supervision i... Nie, to już trochę za daleko. Czy tu jest dość ciekawie, co to jest stara samica. Moi ludzie radzą sobie z nią radę. Będzie dużo skór i mięska. O, tu mamy. Oj, o, ho, 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 ho! No tak, zapomniałem kompletnie o tym miejscu. Pełny urodzaj. The Hunters. Just hunt. Zabiło niedźwiedzia. Co? Niedźwiedzia też możecie zapolować. Tutaj wyznaczmy przynajmniej chyba dwie osoby, żeby polowały. Maksymalnie może pracować 5. Wyznaczmy dwie. Zawsze mają jakieś szanse. Lecimy dalej. Jest 15 i cyk, przyszliśmy do nowej ery. Już nasi ludzie mogą zbierać wodę. Już mówiłem. Och nie. A. Mówię. Moi starzy ludzie są po prostu. Emi go zabiła. To jest. Ci ludzie są nie do zdarcia. No i cóż, widzę, że. Tak. Zatrzymam umowy, doszliśmy do nowego, do nowej epoki. Gdzie będzie można aż polerować kość. Ale to sobie zobaczymy może w następnym odcinku. Więc do następnego. Widzimy się. Pa, pa!